Julia jest na wędrowniczej watrze. Dlaczego Julia jest na wędrowniczej watrze? Ponieważ było to zawsze moim marzeniem, żeby tu przyjechać. Jestem już harcerzem od dłuższego czasu i zawsze słyszałam, że jest to wspaniała impreza, że można tu poznać wielu wspaniałych ludzi, nauczyć się nowych rzeczy i poznać harcerstwo od jeszcze innej, jeszcze lepszej strony. Co Cię zaskoczyło najbardziej po przyjeździe na wędrowniczą watrze? Największe wrażenie chyba i największe zaskoczenie to był pierwszy wieczór, kiedy przyszłam tutaj i nagle zobaczyłam całe tłumy młodych ludzi, wszystkich ubranych w mundurach. Było to dla mnie niesamowite. Nie spodziewałam się, że będzie nas aż tak wielu i że wszyscy będą mieli taką pozytywną energię. Najmilsze wspomnienie, które wywiedziesz z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego Pulko? Właśnie chyba odpalenie watry samo, ponieważ było to w pewien sposób wzruszające dla mnie, ponieważ myśląc o tym wszystkim, o całej wędrówce, którą przeszłam i o tym, co mnie tutaj spotkało, jakich ludzi poznam, już teraz jakich poznałam, myślę, że było to bardzo dla mnie symboliczne i ważne wydarzenie. Kasia przyjechała do nas z Olsztyna. Dlaczego przyjechała na wędrowniczą watrę? Powiedzieli, chodźcie, idziemy, no to poszłam. To już twoja druga watra, pierwsza? Tak, druga. Dlaczego wróciłaś na poletko wędrowniczej watry? Właściwie to nie wiem, ale tu jest tak inaczej i dobrze jest się oderwać, nie siedzieć w domu. Czym charakteryzują się ludzie, których mijasz obok siebie na placu, na ulicy? Tutaj? Tutaj. Wszyscy są harcerzami i to jest takie cudowne, że jak chodzę z tabliczką Free Hacks, to mnie przytulają i nie patrzą jak na ulicy, jak na kogoś dziwnego, nie wiem. Jest z nami Kamila, która była na trasie żuławskiej. Dzień dobry. Czym charakteryzują się żuławy? Co jest niesamowitego w klimacie żuław? Był tam Zalew Wiślany, bardzo fajne okolice, ładne widoczki. Byliśmy akurat na wyżynie żuławskiej, więc mieliśmy takie odczucie, że jesteśmy w górach i to było bardzo ciekawe. Trasa była świetna, dużo lasu, właśnie gór i natura. A o co opierał się program? Nie mieliśmy zbytnio takiego programu. Bardziej chodziło o zwiedzanie, popatrzenie sobie na góry, chociaż tak naprawdę jesteś bliżej morza. I bardziej chodziło właśnie o takie widoki i zwiedzanie. Jakie było pierwsze wrażenie po przyjazdu do ośrodka Pulko? Ogólnie w Pulku już miałam obóz, więc dla mnie to nie było nic nowego. Byłam tu miesiąc temu i bardzo podoba mi się ta baza, jest taka powiedzmy nowsza, tak? I ogólnie fajne miejsce, podoba mi się. Bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję. Do usłyszenia. Na jakich zajęciach dziś uczestniczyłeś? Dzisiaj byłem na jaggerze. To był taki sport, tutaj graliśmy. Coś a la piłka nożna, tylko trochę inaczej. Jest ten jeden jagger, czyli biegający. Bierze piłkę i ma zamiar dobiec do jakby bramki przeciwników. A jego kompani mają go bronić jakby swoją bronią. Co Cię zachęciło do wzięcia udziału akurat w tych zajęciach? Akurat nie wiedziałem, na czym to polega, więc chciałem po prostu zobaczyć, czy te zajęcia będą ciekawe. Czyli jesteś ciekawy świata? Tak. Na jakiej trasie byłeś? Byłem na trasie 9. Na trasie 9 i to jest trasa żuławska, tam Elbląg. Przez pierwszy dzień byliśmy na wędrówce, takiej czystej wędrówka po wędrówka. Około 40 km przeszliśmy. Kolejne dwa dni to był jakieś służba w tej placówce elbląskiej i później dwa dni byliśmy na kajakach. No i później tutaj przyjechaliśmy. Dokończ zdanie. Watra to... Ciekawe wydarzenie. Jak spędzasz wieczory na wędrowniczej watrze? Śpiewając w kawiarenkach, ewentualnie przy watrze. Ewentualnie przy watrze. Jaka atmosfera panuje przy watrze? Jak najbardziej przyjemna, wesoła i harcerska, bo śpiewamy dużo harcerskich piosenek. A co oferuje program? Jaki program oferują wieczorne kawiarenki? Głośny. Szczególnie tam dziewczyny z tej kosmicznej kawiarenki. Wczoraj puszczały głośną muzykę, jakaś dyskoteka chyba, także fajnie, wesoło. A co zjadłeś dziś na obiad? Dwa tosty. Dwa tosty. A gdzie zjadłeś dwa tosty? W Natropie. W Natropie. Co jest fajnego w Natropie? W Natropie marchewki. Marchewki? Marchewki, super. Zdrowo? No, witaminki koniecznie. Ile można jeść zupki chińskie? Dokładnie tak. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo.